Siemanko, wpadasz na koncert? I jaki koncert? Jest koncert w Bahamasie, robimy, tylko nikt nie chce przyjść, bo nikt nas nie lubi, nikt nie chce słuchać naszej muzyki. Pani z chłopakami, tylko nie strzelajcie do nas. Tylko zlecenie na ciebie dostałem. Na mnie? Bo kogoś rozjebałeś na Hawanie. Ja, pewnie, to wpadajcie nawet tutaj, rozpierdalajcie nas na Bahamas. Tylko na początku wpadnijcie na koncert, bo chcę, żeby naszym chłopakom się miło zrobiło, że organizują muzyczną festiwale, nie? Wiesz, o co chodzi. Ty organizujesz koncerty? No festiwale robimy, festiwale. Wiem, że nas potem rozjebiecie, nas wywieziecie, nam nakopiecie, odetniecie nam uszy, ale chociaż panicie na koncert się dobrze bawić. Weźcie dziewczyny, kolegów. Nie ma zamiaru ciebie porywać, odcinać ci czegokolwiek. Co się... Pytacina, co się z tobą stało? Kiedyś byłeś ostry jak pazur, jak kieł i pterodaktyla. A dzisiaj co? Jesteś tępy jak cegła. Teraz za tym pazurem to mam kupę i tyle mam, powiem ci. Nie, no mieliśmy robić koncert, chłopaka promujemy fajnego, ale nam wjechali do klubu, znowu nas sprowokowali, znowu się porobił syf. Nie jadą nam po prostu się spełniać. Ale no Pytacino! Potrafisz wyciągnąć armę na środku barrio, strzelać do wagosów na ich dzielni. A nie umiesz koncertu zorganizować, no Pytacino, co się z tobą dzieje? Bo nam przeszkadzają cały czas. Pytacino, weź się w garść, jak ty chcesz być numer uno gangstero, jak ty się rozklejasz, bo ci ludzie na koncert nie przychodzą. Ja jestem już poza dziesiątką, wypadłem z dziesiątki, bo żeśmy nic nie robili ostatnio z chłopakami. Puta la mierda, no katastrofa to jest. Dobra, przyjedziemy, ale za darmo wchodzimy. No nie za darmo, to jak mamy zarobić? Przyjdźcie, nam się miło zrobi. Albo chcesz sztuczny tłum, albo chcesz pustą salę. Ale nie grozi nam pusta sala. No, jest przynajmniej co najmniej 4 osoby na koncercie. Razem z gościem, który gra, organizatorem, DJ-em i bramkarzem. W sumie to nikogo nie ma, kurwa. No nieważne, no, przyjedźcie nawet na darmo. No już piję, już. George, Maczeto do mnie dzwonił, zaprosiłem ich na koncert. A, nie wpadają. Powiedziałem im, że tylko nie przelajcie, oni dobra, że rozjebią nas dopiero po, nie będą nas teraz bić. Więc zajebiście. Nie przepadną. Nie no, nie będą nas bić, będzie zajebiście. Wpadłem mu Maczosi, czyli Maczosi, co ja pierdolę. Maczosi, kurwa, zapraszam na Czosa. Zaprosz na Czosa. Maczosi. Najlepszym być, na pewno chcę.